przyjemnością to ogłaszam, w kinie polskim wreszcie więcej słychać, więcej widać. Również w sensie dosłownym, ponieważ przez tyle lat narzekaliśmy na jakość kina polskiego, na jakość techniczną, że kiepskie zdjęcia, a dźwięk to już w ogóle fatalny. Wreszcie mamy w kinie pokolenie artystów, twórców, no, którzy są zawodowcami. Nasze kino, to, które nagradzamy, te filmy, które nominujemy, to są po pierwsze dzieła perfekcyjnie zrealizowane. No niby to jest oczywistość, ale u nas tak nie było. U nas tak nie było. Tutaj mamy trzy filmy, z których każdy jest świetnie zrobiony. Zarówno scenariusz, reżyseria, zdjęcia, montaż i aktorstwo. To jest też sezon aktorów polskich. Polski widz się również zmienił i wcale nie chce oglądać hały, o czym świadczy tegoroczna klęska filmów komercyjnych. One przepadły, przepadły. Polski widz wcale taki nie jest głupi, jak się do niedawna uważało. Pierwsza nominacja, aktor Marcin Dorociński. No to już w tej chwili jest gwiazda w takim sensie dosłownym, bo to nie jest aktor, o którym piszą codziennie tabloidy. Natomiast on ma już w tej chwili naprawdę na liście osiągnięć rzeczy niezwykłe. Co też ciekawe, że to nie jest aktor, który miał taki jakiś łatwy start, że nagle gdzieś tam się pokazał i już jest błysk, już są nagrody. On tak powolutku szedł w górę, udowadniając, że aktorstwo to nie jest właśnie ten błysk, to nie jest jedna rola, ale to jest ciężka praca i widać, jak on się rozwijał. To jest aktor, który w każdej roli daje z siebie wszystko, również w takim sensie fizycznym. Przecież on dla tych ról często tam gdzieś tam brzydnie sobie zęby zaraz piłował dla pitbulla. No, to jest aktor, który gra rolę, a nie pokazuje siebie w filmie. To jest też może nie takie u nas oczywiste. Marcin Krzyszczałowicz to jest w ogóle w kinie polskim biografia wyjątkowa, bo jaka jest reguła u nas, że absolwent reżyserii robi pierwszy film, na ogół obiecujący, potem drugi jest gorszy, trzeci już jest hała, a tutaj jest zupełnie odwrotnie. Ja w ogóle się zdziwiłem, że ten reżyser, który tak fatalnie zaczynał w filmie fabularnym, taki, kiedy zrobił film, pamiętam, jakiś taki westernopodobny, i nagle po latach robi film Obława, który jest filmem rewelacyjnym. To jest film po pierwsze imponujący właśnie formą, świetnie napisany, zrobiony, zagrany. Jest przesąd taki, że nadmiar wiedzy szkodzi twórcy. Przecież pan Krzyszczałowicz jest absolwentem psychologii, jest człowiekiem oczytanym, mówi o wpływach literatury skandynawskiej, sam pisze. I okazało się, że te wszystkie jego umiejętności, ta wiedza wreszcie się skumulowała. Do tego jeszcze doszła jedna sprawa, mianowicie film Obława jest opowieścią między innymi o jego ojcu. Czyli taka historia jakaś rodzinna, przeżyta, no to wydaje mi się, że to mu też pomogło, że to jest jakaś jego opowieść trochę osobista. Leszek Dawid jest twórcą, no jeszcze w takim wieku lekko półśrednim, ma lat dopiero 41. To jak na polskie warunki, to jeszcze jest właściwie juniorstwo w kinie. Ma za sobą filmy dokumentalne, w tym nagradzany Bar na Wiktorii. No i wreszcie film Jesteś Bogiem, który jest rewelacją roku. Jak czytałem książkę rozmowy z scenarzystą Pisukiem, to właściwie możemy zrobić film o tym, jak ten film powstawał, jak to długo trwało, kto ten film miał kręcić. Nie wiem, jakby ten film wyglądał, gdyby ktoś inny stanął za kamerą. Wydaje mi się, że Leszek Dawid tutaj był idealnym reżyserem tego materiału. Zrobił film świetny, bo to jest kino, które pokazuje ten czas transformacji, pokazuje bohaterów, słynną grupę Paktofonika. Ale to jest film nie tylko dla fanów hip-hopu, czy dla znawców polskiej muzyki, bo ja, mówiąc szczerze, wiedziałem bardzo niewiele o tym zespole, a oglądałem film z otwartą buzią, wspaniałe role, wspaniałych trzech aktorów. Świetnie to wszystko jest poprowadzone. Czyli mamy nowego reżysera, to nazwisko warto zapamiętać, Leszek Dawid. Co łączy naszą trójkę nominowanych? Wydaje się, że to po pierwsze, iż każdy z nich szedł do tych sukcesów jednak taką drogą dosyć ciernistą. To nie były jakieś takie od razu genialne debiuty, od razu wspaniałe sukcesy, nagrody. Oni pracowali,
oni byli uparci, oni wiedzieli, czego w tej sztuce chcą. Jak powiedział krytyk o jednym z naszych nominowanych, że jest to dowód na to, iż on jest takim artystą z lepszych czasów. No moim zdaniem cała nasza trójka o tym świadczy, że dla artystów prawdziwych każdy czas może być lepszy. Sponsorami paszportów polityki są Bank Pekao S.A., PZU, PKN Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna, mecenasi polskiej kultury.